Siemanko ludzie, z tej strony Grzesiu, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. Słuchajcie, zastanawiam się, co my mamy teraz zrobić, bo tak, zostało nam jeszcze sporo misji pobocznych. Sporo misji pobocznych, których tak naprawdę nie wiem, czy chcę za bardzo robić. Bo tak jak widzicie, no są to takie... Albo dobra, w sumie to i tak trzeba zrobić. No trzeba i tak to zrobić, więc co za różnica, kiedy to zrobimy, tak szczerze powiedziawszy. Myślę, że to nie jest większa różnica. Natomiast chciałbym mieć już wszystko, naprawdę wszystko pokończone, wszystko poznajdywane i w ogóle. I wtedy byśmy się naprawdę bawili już w tą fabułę i byłoby super, bo czekam naprawdę, co się dalej wydarzy w tej fabule. Myślę, że wy już w większości pozapominaliście, co się ostatnio działo. W tym momencie jesteśmy mniej więcej na odszukaniu Ciri, tylko musimy dotrzeć jeszcze na wyspę Gion, na której się ona znajduje i zobaczymy, co będzie dalej tak naprawdę w tym wszystkim. No ale dobra, już nie będę tutaj pieprzył o fabule, bo nie o tym dzisiaj. Dzisiaj lecimy na wieś za Lipie, robimy sobie tam tą poboczną misyjkę, no i zobaczymy, co dalej tak naprawdę nas czeka. No tylko musisz się, Geralt, szybciej ładować, będzie wszystko ok. Naprawdę. Dobra, no i my tam. 100 metrów, znaczy 100 stóp mamy do przebiegnięcia, więc to nie jest wcale daleko. Coś tam o baronowych gadają, przecież baron już dawno nie żyje. Ludzie, ogarnijcie się. Nie zgrali, słuchajcie, dialogów, jeżeli chodzi o takie NPC-ki. Nie zgrali dialogów z tym, co się dzieje w fabule. A szkoda, bo mogło być naprawdę jeszcze dużo, dużo bardziej ciekawie. Bo gdyby zgrali to tak dość spoko, to by było naprawdę super. No i co, że ghoul tu jest, no. Ten ghoul to mnie tu gówno obchodzi. Ktoś w środku coś? Nie? Nikt? Tutaj są jakieś stopy. My szukamy jakiegoś złodziejaszka, kogoś, kto się pod nas podszywał. No może nie pod nas, ale pod Wiedźmina. Dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten ghoul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak, można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie, wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Patwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Jest tylko jeden wiedźmin. Jest tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak. Ja wszystko wyjaśnię. Oszust. Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Zaprowadźcie go do starszego wioski. Nie pozwolę, żeby ktoś poniżał nasz cech. Zaprowadźcie go do starszego wioski. Pewno. On postanowi, co z parszywcem zrobić. Ostatniemu, co fałszywymi monetami płacił, kazał uciąć rękę. Myślę, że wasz starszy odpowiednio dostosuje karę do jego przewin. Na pewno możecie mu zabrać miecz, a medalion ciśnijcie w ogień. A teraz żegnajcie. No i jednego mamy z głowy. Jednego tutaj podszywacza, bym powiedział, pod nas. No i dobra, tutaj wyścigi są. Wyścigi nie. Tutaj jest ten portal, którym żeśmy byli. To mnie to nie interesuje. Przesyłka kurierska na drugi poziom. No dobra, no trzeba to i tak czy siak trzeba to zrobić, słuchajcie. No kiedyś trzeba, naprawdę. Więc może to przyszedł ten dzień. Sądny dzień na to, żeby wrócić do tego, czego żeśmy nie robili wcześniej. I to jest, powiedzmy, moja kara za to, że omijałem niektóre rzeczy. Że nie bawiłem się w to, że można coś zrobić teraz, żeby później tego nie robić. Tylko, a to marne, to tam poboczne, to się nie ruszam, to po co? To robimy cały czas fabułę i fabułę, a teraz nie, teraz chcę sobie poboczne i właśnie tak to mniej więcej wygląda. No i dobra, ciśniemy. Zobaczmy, jak to daleko jest, ale kawał drogi stąd. Oj, naprawdę kawał. Dobra. 7 kotów, karczma. Karczma 7 kotów, ruszymy to i co dalej? Jak to skończymy, to
szczerze wam powiem, że to tak średniawka mamy co robić, więc no niedługo jeszcze troszeczkę i ruszamy z fabułą. Taka sytuacja. I to zdecydowanie, bo to jest ta paczka, została nam jeszcze jedna tam fabułka, jeszcze bijatyka na pięści, no chyba ze 2 czy 3 zlecenia, które no, jestem w stanie zrobić. No i koniec. Nie spędaj się tu. Nic tak nie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. No, jest też butelka. No i lecimy. Został zaatakowany w tym miejscu. Myślę, że to będą jacyś ludzie, którzy to ukradli. Potwierdzone info. I zobaczmy. Pewnie nas to zaprowadzi do karczmy. Co w tej karczmie? O, albo i gdzieś indziej. Wychyliłoby się kufelek. No myślałem, że to ten chłop już. Ej, tu mi... O, dobra. Chciałem powiedzieć, że tu mi coś zwiało, ale jednak nie. No i mam cię, Gerd. Oddaj dokumenty, złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Zagrajmy o nie w karty. Musisz mi oddać te dokumenty. Musisz mi oddać te zawsze dokumenty. To jak... Tak, bezwzględnie. No i dobra, no i teraz do Muxa. Porównaj zeznania Muxa i napastnika. Dobra, 120 metrów, no to tak trzeba się dość żwawo tutaj ruszyć. Naprawdę, słuchajcie, kończymy powoli to wszystko tutaj. I bardzo się z tego cieszę, bo brakuje mi tej fabuły trochę, brakuje mi. Naprawdę chcę się dowiedzieć w końcu, co jest z Ciri, jak ona się czuje i co będzie się działo później. Nie, ale to prawdopodobnie już w następnych odcinkach, słuchajcie, będziemy się tym zajmować. Tak mi się przynajmniej wydaje, zresztą zobaczymy zaraz. No i? Wiem, kto cię okradł. Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jednakowoż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. No ty cwaniaku, masz tu swoje masz dokumenty. I płać. A pewnie, że zapłacę, nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. Tak, pewnie jakieś 20 monet. No nie no, to są już jakieś żarty, słuchajcie. Za tyle to się nie opłaca nawet ruszać dupą. Otrzymano jeden punkt expa. Tylko żebym się nie przeliczył kurwa za ten jeden punkt expa, naprawdę. No dobra, ale ruszmy się z zadaniami w takim razie. Zadania poboczne. Represje w Nowigradzie, wściekłe pięści, no i to w Kermoren nam zostało. I to w sumie tyle. Zlecenia jakieś. Zleceń nie za dużo, bo tak naprawdę tych takich fajnych, no to zostało tylko trochę. Ruszymy się może na zlecenie zaginiony narzeczony, a to z Kliga jest wszystko. To nie, to najpierw do Velen. Zaginiony brat, to nie, ale to, owszem. No nawet to tutaj mamy w pobliżu, gdzieś 230 metrów, to się przebiegniemy, nie ma co tutaj się teleportować bez sensu gdziekolwiek. Bo tak jak możemy się przebiec, to dlaczego by nie? Ruszmy się w takim razie i zobaczymy, co nas dalej będzie czekać, bo tak naprawdę no to już no taką dość solidną stopą się zbliżamy do tego, żeby móc, słuchajcie, tutaj... Zdechniesz za to, coś uczynił. Co jest? Co tu się dzieje? Ten dłan sprzedawał fistek młodym elfom. Brudny towar, od którego co drugi umarł. Ugarstwo! Chcą mnie zabić i okraść! Pomóż mi, błagam. Sprzedawałeś truciznę. Szkoda, że nie widziałeś 17-letniego chłopca, który umierał w spazmach. Błagam. Wszystkie elfy nienawidzą ludzi i chcą się na nich mścić. A co? To moja wina, że wasza cywilizacja się rozpadła? Zamknij się, trucicielu.
Nie ma dowodu, zróbcie z nim co. Chcę sprawdzić, czy ten człowiek ma fistech. Chcę sprawdzić, czy ten człowiek faktycznie ma przy sobie fistech. Sprawdziliśmy już nawet, co ma w butach. Nic! Ten łajdak zdążył sprzedać cały towar, ale to nie znaczy, że jest niewinny. A zrób to z nim, co chcecie. Samo sprzedawanie fistechu jest łajdactwem, a sprzedawanie skażonego fistechu to skurwysyństwo, za które musisz ponieść karę. Nie! Nie pozwól im mnie zamordować! Rób ta, co chce ta. Gówno mnie to obchodzi. Dzięki, Vatgern, że pozwoliłeś nam zrobić to, co słuszne. Wafel. Tak, Wafel, Wafel. Sam żyć jest Wafel, kurwa. Dobra. Biegniemy w takim razie dalej. Udaj się za dnia na targowisko i porozmawiaj z Sylwestrem Amello. Oczywiście my żeśmy zeszli w ogóle gdzieś jakoś dołem, co jest śmieszne wręcz. Ale trudno, no już żeśmy zeszli, to teraz wejdźmy sobie. Oczywiście trzeba będzie przeskipować. A wiecznej dupie sobie służy, jak chcesz, a nie wiecznemu ogniowi. Dobra, my tutaj na dół. Hops, hops. No i teraz wystarczy sobie przemedytować do południa. Powiedzmy mniej więcej do południa, że tak, żeby był ranek po prostu. Żeby było widno. I on tu powinien stać, przyjaciel nasz. Sylwester Amaello. Gdzie on to? Aha, tu jest gdzieś, dobra. Dzień dobry. Uszanowania, mistrzu. Dzień dobry. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. Nie, ta babka się teleportowała z tyłu. Jak wyglądał? No dobrze. Jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, o, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. Co ci ukradł? A co ci zwędził? No, raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. To jak, wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? Zależy, ile zapłacisz, no. O ile coś dorzucisz do nagrody. Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. Okej. Okay. Tak, ze, nie wiem, 15 to myślę będzie dobrze. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. Dobra, zajmę się nim. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. Okej. Okay. Dobra, czyli my się musimy tutaj rozejrzeć. Tutaj są jakieś ślady. Jakby przerośnięty kot. Ciekawe. Czy coś jeszcze tutaj jest? Nie, musimy wejść sobie na górę w takim razie. Mogę wskoczyć na to? Nie mogę. Nie, to słabo, dobra. Ale nie da się tu, to może tu. Oczywiście są ślady, jakby inaczej mogło być. Tutaj wszedł na mur? Widać, chochlik zgubił część łupu. Kolejny ślad. Aha, coś tu mamy. Jestem Jean-Baptiste III z tych Batistów. Przed wiecznym ogniem wszyscy są równi, co wszyscy tak samo w nim płoną. No zobaczmy. Tutaj jakieś kolejne gdzie. Na fosy, ślad się urywa. Jak tu zeskoczył, to znaczy, że on tam musi być, gdzieś nie ma wata. Bardziej co on by robił w mieście? Geralt, ty, ja wiem, że ty parkour ćwiczysz, ale ty nie przesadzaj, okej? Okay? Dobra, sprawdźmy. Jest, jakieś ślady są. O! Tu jeszcze odciski łap. A tu już trzewi. Ciekawe. Czyżby kot w butach? Kot w butach, tak, na bank. Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. Gdzie on może być? Tu coś leży. O, słodka bułka to raczej nie. List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Króciutki liścik. Przeczytaj list. Raz, dwa i to powinien być, tak? Aha.
Nie musiałbyś już kraść, no ale ciuchy trzeba byłoby zmienić na mniej szykowne i perfumami byś się już nie mógł pryskać. To zresztą na dobre wszystkim wyjdzie, bo są okropne. Lawenda to dobry zapach dla mydła, ale na facecie ohyda. Spal ten list, jak już go przeczytasz. Tak, wiem, jestem paranoikiem, ale zrób mi przyjemność i go spal. Jak przyjdę do ciebie i go znajdę, stawiasz piwo. Okej. Okej. To wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuję mocnego tropu, żeby go dorwać. No tak. Dobra, teraz musimy sobie przeszukać tutaj jego chatkę. Mam nadzieję, że będzie gdzieś on tutaj na górze. Że nie będę musiał jakoś niesamowicie długo szukać. Zobaczmy. Tu coś leży. Ściuszki. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki. A łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. No, zdecydowanie dość. Dobra, szukamy dziada. Gdzie on może być? No mogę coś widzieć? Widzę coś? Nie, nic nie widzę. Dobra, jest jakiś niby czerwony ślad, ale widać go tylko po ciemku. O, dobra, nie ma tragedii. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem wracać. Schody za wysokie. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nie ludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ciekawe. Ładne perfumy. Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś doplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Jeszcze będzie głupek uciekał, słuchajcie. To jest najlepsze z tego wszystkiego. Ej, stój! Stoisz czy nie? No ale naprawdę uciekać chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? Zaraza. Zestarzałem się. Naprawdę ten Doppler będzie chciał się ze mną bić. No i po tobie, do widzenia. Przestań, poddaj się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Nic nie czuję. Musisz uciekać z Nowigradu, dla ciebie zrobię wyjątek, wyciągaj broń. Nie będę chamem, musisz uciekać. Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to. W ramach podzięki. Spoko. Jeszcze pójdę po drugą nagrodę. Mam nadzieję, że ją dostanę oczywiście. Wróć na targowisko i porozmawiaj. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy dostanę bez głowy. Ale spróbujemy. 215 dostaliśmy niby. No, ja pierdziul. Schemat gnomik wychyr, żeśmy dostali. 215 koron, to nie ma tak źle w sumie. Nawet jak nie dostaniemy drugi raz tego hajsu, to i tak jest dobrze, bo wyszliśmy w sumie na zero. Nic wielkiego żeśmy nie zrobili w sumie. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak była. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Żadnych interesów z tobą... No trudno, no. Nie ma interesów, to nie ma. Życie jest, jak jest. Dobra, zobaczmy sobie na zadanie jeszcze, czy coś ciekawego nam tutaj zostało. Same jakieś takie...
Wszystko w sumie, jeżeli chodzi o Skellige. Więc słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć! Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!